Dzień dobry, cześć i czołem. Moi drodzy, tutaj Kaja i dzisiaj się skupimy na dwóch modelach skuterów. Są to miejsko-turystyczne nawet można powiedzieć skutery. Mamy tutaj Downtowna 350i i Excitinga 400S. Mamy tutaj monocylindrowe, czterozaworowe jednostki napędowe. Ten generuje około 30 koni mechanicznych mocy. Tutaj mamy 36 koni, więc ta różnica jest niewielka. Jeżeli chodzi o aspekty wizualne, tutaj bardzo, bardzo fajnie sprawdzają się LED-owe światła, mamy full LED. W tej wersji jeszcze tych LED-ów nie ma, mamy takie klasyczne żarówki, ale to nie znaczy, że jest gorzej, bo jak zwrócicie uwagę na przód tego skutera, to możecie zobaczyć, że ona ma przód trochę jak taka SUV-ka i mamy tutaj też Angel Eye, więc bardzo fajnie to wygląda, aczkolwiek minusem jest to, że świeci albo jedna, albo druga. Niestety nie świecą one równolegle. Pogadajmy sobie chwilę o hamulcach. Mamy tutaj hamulce w stalowym oplocie w jednej oraz drugiej wersji. Tutaj mamy jedną tarczę przód, tył. Tutaj mamy dwie tarcze przód, jedną tarczę tył. Moim zdaniem hamulce są bardzo fajnie dostosowane do mocy, którą generują te pojazdy. Naprawdę fajnie hamują, nie musimy się niczego obawiać. Jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, to zarówno w jednej, jak i w drugiej wersji ta pozycja jest bardzo taka ergonomiczna. Fajnie, wygodnie się siedzi, mamy dużo miejsca dla kierowcy, dużo miejsca na nogi. Możemy sobie gdzieś tam te nogi też przestawiać najpierw w takiej klasycznej pozycji skuterowej. Możemy je trochę wyciągnąć do przodu, więc gdzieś tam w dalsze trasy jest to naprawdę fajne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o miejsce dla pasażerów, w jednym i w drugim przypadku tego miejsca jest moim zdaniem wystarczająco, żeby ten pasażer naprawdę miał wygodnie i czuł się komfortowo. W Excitingu mamy możliwość otwarcia tej kanapy tylko połowicznie i mieści się tam jeden kask, no i jakieś tam szpargały dodatkowo. W tym modelu otwiera się cała kanapa, więc jesteśmy w stanie też zmieścić te dwa kaski integralne na spokojnie plus trochę szpargałów. Zarówno jeden, jak i drugi model oferuje nam schowki po obu stronach kierownicy. W jednym i w drugim przypadku mamy możliwość ładowania z portu USB, więc gdzieś tam ten telefon możemy sobie podłączyć w razie potrzeby. Na co moim zdaniem warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o jeden i drugi model tak naprawdę. Przede wszystkim kultura pracy jednostki napędowej. Te motocykle pracują bardzo stabilnie, nie wpadają w żadne wibracje, nie mamy gdzieś tam tutaj takiego trzęsienia, zarówno przy troszeczkę większej prędkości, jak i na takim jałowym, w cudzysłowie, biegu. Dzięki czemu przekłada się to na komfort jazdy i na widoczność w lusterkach, no bo jak ten skuter nam się nie trzęsie, nie wibruje, to ta widoczność jest oczywiście dużo lepsza, dużo większa, bo lusterka też nam się nie trzęsą. Jeden i drugi model ma skrzynię biegów CVT. Świetna sprawa, bardzo fajne rozwiązanie pod kątem właśnie pracy tej skrzyni. Tutaj jakby producent przyłożył, wydaje mi się, dużą wagę do pracy tej skrzyni CVT, dzięki czemu nie ma podczas przyspieszania takiego pustego momentu, gdzie my dodajemy gazu, musimy chwilę odczekać i on dopiero się namyśli, żeby ruszyć. To wszystko działa płynnie i tak trochę zero-jedynkowo. To, co my robimy z manetką gazu, od razu dostajemy tą moc na koło. Poprawia to nasze bezpieczeństwo podczas jazdy, bo my zawsze wiemy, kiedy ten skuter zareaguje, zarówno jeden, jak i drugi model. Kiedy on zareaguje na nasze polecenie. W momencie, kiedy odkręcamy gazu, on nie myśli, więc na przykład jadąc w korku, ten komfort jazdy, to bezpieczeństwo też jest poprawione. Zarówno jeden, jak i drugi model ma dość sztywne zawieszenie, więc jest to gdzieś tam troszeczkę ceną komfortu, ale poprawą bezpieczeństwa jazdy. Dzięki temu sztywnemu zawieszeniu naprawdę fajnie czujemy w zakrętach te pojazdy. One się bardzo dobrze zachowują w zakrętach, zarówno przy omijaniu korków, jak również po prostu przy takiej zwykłej, płynnej jeździe. Zarówno jeden, jak i drugi model jest wyposażony w funkcję nudu, czyli tak naprawdę możemy sobie sparować telefon z pojazdem, dzięki czemu mamy dostępną nawigację, mamy szereg tak naprawdę opcji i możliwości. A tutaj z pozycji tej aplikacji mamy zarówno dostęp do
nawigacji, jak i do podglądu SMS-ów, maili, aktualnych połączeń. Moim zdaniem fajne rozwiązanie pod kątem tego, że jak jeździmy, nie zawsze chcemy, żeby ktoś nam wiecznie przeszkadzał, żeby ktoś do nas dzwonił, ale cały czas mamy pod kontrolą, czy to jest jakieś ważne połączenie, czy mniej ważne i można je po prostu zignorować, albo trzeba się zatrzymać i odebrać. Tutaj jakby to wszystko widzimy, mamy gdzieś tam to pod kontrolą. Bardzo fajne rozwiązanie de facto dla na przykład jakichś tam osób, które pracują sobie zdalnie i jak szef dzwoni, to zawsze mogą odebrać i powiedzieć, że są w pracy. W przypadku Excitinga mamy do dyspozycji również hamulec postojowy, czego niestety młodszy, można powiedzieć nawet trochę konkurent, odpowiednik, jeszcze nie posiada. Chociaż oba te skutery to są jakby najnowsze wersje, najnowsze generacje tych pojazdów. Dzięki tej skrzyni CVT, o której już wspominałam, mamy też jakby taki komfort psychiczny i zarówno wystarczająco dużo mocy, jak i odpowiedni moment ruszania i nie musimy na przykład wyprzedzania planować miesiąc wcześniej, tylko po prostu odkręcamy gaz i jesteśmy w stanie ten manewr wykonać na bieżąco, nie zastanawiając się, nie planując tego za długo, po prostu jesteśmy w stanie to wykonać bez tej turbodziury, co no, będę o tym powtarzać, bo moim zdaniem jest to bardzo fajne, warte wspomnienia i nie jest tak bardzo oczywiste w tej klasie pojazdów. Zarówno w jednej, jak i w drugiej wersji mamy tak jakby ten wyświetlacz jest podzielony na trzy, dzięki czemu zarówno z poziomu jednej, jak i drugiej manetki możemy gdzieś tam sobie te ustawienia na bieżąco zmieniać. Fajne, bo bez konieczności zatrzymywania pojazdu. A jesteśmy w stanie to robić jakby jadąc. Czy to jest bezpieczne, czy nie, no to sobie ocencie sami, ale fajnie, że można, że nas gdzieś tam to nie blokuje. Wszystkie jakby takie niezbędne informacje, które są nam potrzebne do bezpiecznego i komfortowego prowadzenia pojazdu, mamy i mamy je tak naprawdę pod ręką. Nie musimy gdzieś tam szperać, szukać, tylko tak naprawdę czy prędkość maksymalną, czy obroty, czy poziom paliwa. No wszystkie informacje, które tak naprawdę w trakcie jazdy są nam potrzebne, mamy na wierzchu. Co warto wspomnieć, że mimo swojej mocy, bo no mamy tutaj 350, mamy 400, więc to nie są najmniejsze pojemnościowo skutery, jest to taka, można powiedzieć, trochę klasa średnia, to spalanie wcale nas nie zabija i nie musimy się zastanawiać i martwić, czy do najbliższej stacji dojedziemy. Spalanie wynosi tak średnio 3,5-3,8. Co moim zdaniem daje nam taki naprawdę przyzwoity wynik. I trzeba zwrócić uwagę na to, że takie spalanie osiągamy nie taką typowo ekonomiczną, bardzo grzeczną jazdą, tylko raczej trochę pomieszanie trasy, trochę pomieszanie miasta, gdzie jednak tym gazem cały czas się operuje, to nie jest stały gaz, tylko gdzieś tam to wszystko musi pracować. No jak już jesteśmy przy spalaniu, to warto powiedzieć o wlewie paliwa. W jednej i w drugiej wersji mamy wlew paliwa w przekroku. No, czy to jest bardzo potrzebne, czy nie? Moim zdaniem jest to fajne ze względu na to, że można zatankować bez konieczności zsiadania, a wiadomo, że jak ten skuter czy motocykl jest pionowo, to trochę więcej tego paliwa wejdzie, trzeba rzadziej jeździć na stację. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Zarówno jeden, jak i drugi model, i to jest bardzo fajne, ma gdzieś tam ten środek ciężkości, ten rozkład mas bardzo fajnie rozłożony. Po pierwsze, środek ciężkości jest dość nisko, jeżeli chodzi o skuter, jeżeli chodzi o tą klasę pojazdów. Więc ten komfort jazdy jest na pewno poprawiony. No i mamy zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku chłodnicę, zbiornik paliwa, cały ten bajzel z przodu, a silnik mamy z tyłu, więc gdzieś tam ta równowaga jest zachowana, dzięki czemu sama jazda staje się łatwiejsza, przyjemniejsza, on jest taki bardziej zwrotny, fajniej zachowuje się w tych zakrętach. Również dzięki oponom, no bo jakby tutaj mamy w jednym i w drugim modelu założone seryjne opony, które moim zdaniem naprawdę dają sobie radę. Nie testowałam ich co prawda na mokrej nawierzchni, ale na suchej przy takich temperaturach jakie były, czyli oscylujące w granicach 25-30 stopni, naprawdę nie było się do czego przyczepić. Są one adekwatne do tego, co oferują nam te pojazdy. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, no słuchajcie, ja naprawdę nie miałam się do czego przyczepić. Bardzo przyjemna, fajna, płynna, komfortowa jazda. Moim zdaniem jeden i drugi pojazd śmiało możemy wziąć zarówno na miasto, jak i w jakąś krótszą bądź dłuższą trasę. Chociażby ze względu na szyby. W tym modelu mamy możliwość regulacji szyb, gdzie przy jakichś tam wielkich upałach, wysokich temperaturach możemy ją sobie obniżyć. No i ten pęd powietrza gdzieś tam zapewni nam trochę komfortu termicznego. Jeżeli jest nam zimno albo pada, podwyższamy sobie szybkę i
w jakimś stopniu ona nas jednak chroni przed tymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo jeszcze one są dość zabudowane z przodu, więc te nogi też trochę od wiatru chronią. W tym przypadku niestety nie mamy możliwości regulacji szyby, ale jest ona na takiej wysokości, która naprawdę daje nam taki komfort i przyjemność z tej jazdy, nie musimy walczyć tutaj z pędem powietrza, a dla wybrednych zawsze jest możliwość wymiany akcesoryjnie. To zarówno jednym, jak i drugim modelem naprawdę mamy wystarczająco mocy do tego, żeby jakiekolwiek manewry typu wyprzedzanie, omijanie wykonywać. Omijanie korków dzięki tej skrzyni CVT jest po prostu przyjemne, łatwe i bardzo płynne. Nie mając tego momentu szarpnięcia na gazie, my tak naprawdę bardzo płynnie możemy omijać sobie te korki. Warto wspomnieć o tym, że tutaj lusterka, zarówno w jednym, jak i w drugim modelu są wyżej niż lusterka samochodów, więc gdzieś tam to bezpieczeństwo też jest trochę poprawione. Nie zalecam szaleć, ale zawsze jakoś tak trochę pewniej się czujemy. Jeżeli chodzi o dalsze trasy, no to tak z tymi prędkościami. Do 140 one się naprawdę bardzo fajnie, liniowo, płynnie napędzają i czujemy to oddawanie mocy na koło. Powyżej 140 km na godzinę to oddanie mocy na koło jest już trochę mniej, ta linia gdzieś tam spada, jest trochę wolniej. Taką, można powiedzieć, nieznaczną przewagą Excitinga nad Downtownem jest to, że powyżej 140 km na godzinę w Excitingu mamy jeszcze gdzieś tam ten zapas mocy. Okej, ta krzywa trochę spada, więc on tą moc na koło oddaje trochę mniej, aczkolwiek gdzieś tam ten zapas mamy. W tym przypadku ten zakres się, no trochę już nam się kończy. No ale fajne jest to, że dzięki gdzieś tam tym wysokim szybom ten opór wiatru nas nie męczy. Jesteśmy w stanie po prostu spokojnie sobie gdzieś tam dojechać z punktu A do punktu B w takich naprawdę, wydaje mi się, przyzwoitych i komfortowych warunkach. Zarówno jeden, jak i drugi model, przynajmniej przy tych takich typowo miejskich warunkach, zbiera się naprawdę fajnie. Czujemy to oddawanie mocy na koło, nie mamy gdzieś tam tej turbodziury, więc to wszystko jest płynne, liniowe, takie bardzo przewidywalne. Bardzo zero-jedynkowo tak naprawdę odzwierciedlają to, czego my od nich oczekujemy. Pokazują nasze zachowanie, więc w momencie, kiedy odkręcamy ten gaz, mamy więcej mocy. W momencie, kiedy naciśniemy hamulce, dzięki tym dwóm tarczom, dzięki tej jednej tarczy, temu stalowemu oplotowi w jednym i w drugim, mamy pewność, że ten pojazd nam po prostu zahamuje, że zrobi to dobrze, zrobi to bezpiecznie. Ten TCS nadal gdzieś tam nas wspomaga. Mamy również klasyczny ABS, więc tutaj jesteśmy, no to bezpieczeństwo jest zachowane. Warto wspomnieć o wydechu, bo przy tej klasie skuterów, przy tej klasie pojazdów nie jest to standardem, że ten dźwięk wydechu zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku jest moim zdaniem taki fajny, basowy, on tak sobie trochę pyrka i brzmi już tak trochę poważniej, nie jak taka 125 zabawka, tylko już tak dorośle. No i są przy okazji ładne, po prostu są ładne. Tutaj mamy zachowany taki typowo sportowy pazur, ten jest trochę taki bardziej miejski, aczkolwiek ten przód ma jak SUVka, więc no, mam wrażenie, że one są takie trochę zrównoważone. Nie mamy dużo tych różnic, bo tutaj jest ich faktycznie niewiele, ale dla kogo mogą być to pojazdy? No myślę, że przede wszystkim dla osób, które gdzieś tam próbują zachować równowagę pomiędzy typowo miejską jazdą, dojazdami do pracy, czy jakimiś takimi krótkimi wyprawami poza miasto. Jeżeli faktycznie gdzieś tam te modele Was zainteresowały, podobają Wam się, ale nadal nie jesteście do końca przekonani, moim zdaniem fajnym rozwiązaniem będzie po prostu odwiedzić Waszego najbliższego dealera. Możecie je zobaczyć, oba te modele możecie zobaczyć na terenie całego kraju w salonach KYMCO, więc możecie pomacać, zobaczyć, przyjrzeć się, przejechać, zrobić sobie jazdę próbną i wtedy sami się przekonacie, czy te pojazdy Wam odpowiadają po prostu. Nie, to jeszcze powinno być takie. O, dasz radę cały odcinek wyprowadzić?